Hello, good morning. Today we are doing around the world, słuchajcie. Będziemy mieli takie ciekawostki z całego świata. Tak więc będzie można dzisiaj dowiedzieć się całkiem nowych rzeczy. Myślę, że lekcja nie będzie aż taka długa, bo to właściwie chodzi o czytanie tekstu. No ale zaraz się przekonamy. Co przygotowało dla nas wydawnictwo za ciekawy filmik dotyczący właśnie tych wszystkich magicznych kwestii, które poznacie. Otwórzcie książki i zeszyty na stronie 42. I mamy na początku do obejrzenia wideo. Celem lekcji jest to lekcja kulturowa, czyli poznanie jakichś ciekawych rzeczy związanych właśnie z Wielką Brytanią. I dzisiaj będzie o fantastycznych ubraniach, czyli takich dosyć niezwykłych, no i nie tylko z Wielkiej Brytanii. Tak więc na początek Brainy 4, 23. Posłuchajcie i obejrzyjcie. Traditional clothes. People wear different traditional clothes in different countries. Let's look at some of them. India. This woman is in a sari. They are traditional clothes in India, and a lot of women wear a sari every day. Saris are comfortable in hot weather. A sari isn't a dress. It's one very big piece of material, and you put it on in a special way. Japan. This is a kimono from Japan. There are kimonos for women and for men. Women's kimonos often have very beautiful colors. Men's kimonos are usually black, blue or grey. This type of kimono is very, very expensive. It's very uncomfortable too. It's about 20 kilograms. Only the Japanese royal family wear this type of kimono. The Arctic. These people are Inuit. They live in the Arctic. It's very cold in the Arctic in winter, so Inuits wear thick clothes. The clothes are made from animal skin and they are very warm. The UK. You can't buy this uniform in a shop. These men are guards and they are the only people who can wear it. You can see these guards at Buckingham Palace in London, England. They stand like this for hours and hours. They don't move at all. Look at their hats. They're fantastic. Are there any traditional clothes in your country? What do they look like? Who wears them? Okay. Tak więc, czy mamy u nas w kraju tradycyjne ubrania, kto je nosi? Oczywiście, że mamy. Są to na przykład regionalne ubrania. Pamiętam, jak kiedyś w stroju krakowskim byłem, bo tańczyłem różnego rodzaju właśnie tańce, te nasze takie polskie, jak byłem dzieckiem, mniej więcej w waszym wieku, nawet chyba młodszy. Więc też mamy swoje stroje, nawet u nas na krainie, z haftem krajeńskim.
I powiem Wam, że ogólnie jest tak, że prawie każdy kraj na świecie ma swój jakiś taki niesamowity strój. I taka parada strojów bardzo często odbywa się z okazji Igrzysk Olimpijskich, a także jeżeli są wybory Mistrz Świata. Właśnie na tego typu imprezach są osoby, które występują i one bardzo często w różnych etapach tej imprezy mają ubrane właśnie stroje takie swoje, narodowe, wyjątkowe i tak dalej. Ale będzie trochę też o czym innym, chociaż też o strojach. Przeczytaj tekst i posłuchaj nagrania, którą z tych rzeczy chciałbyś lub chciałabyś mieć. 156. O, ostatnie nagranie już. CD 1, track 56. Celebrity clothes. This t-shirt has the signature of a famous footballer, Lionel Messi. It's £374.99. That's very expensive. Traditional clothes. These are the Beefeaters in London. You can see them at the Tower of London. Their clothes are traditional and very old. The jacket is red, black and gold, and it's very uncomfortable. Funny clothes. These children are at a fancy dress party. Their clothes are funny, but they aren't comfortable. Unusual clothes. You can make clothes with this spray. It's easy to make a t-shirt or some socks. You can also make trousers or a dress too, but that's difficult. Okay. Celebrity clothes, czyli ubrania celebrytów. This t-shirt has the signature of a famous footballer, Lionel Messi. It's £340.99, that's very expensive. Czyli ta koszulka ma podpis, autograf słynnego piłkarza Lionela Messiego. Kosztuje 374 funty i 99 pensów. To bardzo drogo. Tak, dlatego, że to jest około, słuchajcie, nie wiem ile, 1800-1900 zł. Traditional clothes. These are the Beefeaters in London. You can see them at the Tower of London. Their clothes are traditional and very old. The jacket is red, black and gold, and it's very uncomfortable. Czyli stroje tradycyjne to są Beefeatersi, czyli tacy strażnicy Londynu. Możecie zobaczyć ich przy Tower of London. Ich ubrania są tradycjonalne i bardzo stare. Kurtka jest czerwono-czarno-złota i bardzo niewygodna. Bardzo często jest tak, że te jakieś drogie ubrania i tak dalej są niewygodne. Funny clothes. These children are at a fancy dress party. Their clothes are funny, but they aren't comfortable. Funny clothes to są zabawne ubrania. Te dzieci są na balu przebierańców. Ich ubrania są zabawne, ale nie są wygodne. Unusual clothes, czyli niezwykłe ubrania. You can make clothes with this spray. It's easy to make a t-shirt or some socks. You can also make trousers or a dress too, but that's difficult. Czyli możecie także zrobić ubrania ze sprayu. Jest to łatwe, żeby zrobić koszulkę czy jakieś skarpety, ale można też zrobić spodnie lub sukienkę, co już jest trudne. I mamy teraz, słuchajcie, zadanie drugie. No, którą z tych rzeczy chciałbyś mieć? Ja na przykład chciałbym mieć
Nie wiem, co ja bym chciał mieć. Tak, tą koszulkę Messiego, bo ja bym sobie chętnie ją sprzedał i za to wycieczkę kupił. Mhm. This is my idea. Połącz słowa 1 do 3 z ich polskimi tłumaczeniami. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. So, number one, expensive. Expensive means drogi. Number two, fancy dress party. Czyli coś związane z imprezą, party. It is bal przebierańców. And number three, uncomfortable, niewygodny. To się, słuchajcie, tak skomplikowanie trochę pisze. Uncomfortable czyta, więc żebyście nie czytali uncomfortable czy coś, uncomfortable. Natomiast wygodne to będzie comfortable. Ok, przeczytaj poniższe zdania, które ubrania z tekstu z ćwiczenia pierwszego opisują. Haha, that's very funny. I wystarczy napisać tytuł tych ubrań. So funny clothes. No to jest proste, bo jeżeli coś jest zabawne, to chodzi o zabawne ubranie. It's a very old style. Czyli w takim starym stylu, nawet w bardzo starym stylu. Traditional clothes. Ok. It's my favorite team. Drużyna. Ulubiona. Celebrity clothes. I can make them for you. Czyli mogę je dla ciebie stworzyć. These are unusual clothes. Unusual oznacza niezwykłe. So, in exercise 4, pracujcie w parach, porozmawiajcie o tym, co myślicie o ubraniach opisanych w ćwiczeniu pierwszym. Użyjcie wyrazów z ramki. Wear, nosić, buy, kupować, fantastic, fantastyczny, comfortable, wygodny, uncomfortable, niewygodny, expensive, drogi. No i można tutaj sobie to poćwiczyć. I uwaga, na przykład... macie tutaj, I want to buy Messi's t-shirt. It's fantastic. I want to wear it. Oh, I want to buy Messi's t-shirt. It's fantastic. I want to sell it. Sprzedać. Okay. I want to buy, albo I want to wear unusual clothes. They are comfortable. No wydaje mi się, że te właśnie zrobione z tego sprayu są wygodne. Widziałem kiedyś pokaz mody w internecie właśnie z ubrań zrobionych z takiego czegoś. I wam powiem, że to jest niesamowite, bo to się dosłownie tak jakby, nie wiem, na nagim ciele pojawia nagle ubranie, jak pryskają. Możecie poszukać w necie, na pewno będzie. Tam są profesjonalne pokazy mody z najsłynniejszych wybiegów, które właśnie też takie rzeczy już pokazywały. Uncomfortable. My chair is uncomfortable. Moje krzesło jest niewygodne. But my t-shirt is very comfortable. Możecie sobie poćwiczyć te słówka razem ze zdaniami. I mamy around the world. Czy wiesz, jakie niezwykłe ubrania noszą ludzie na świecie? Noszą. Macie tutaj dwa rodzaje ubrań, które zostały wymienione w filmie. To po lewej stronie nazywa się kimono. A to po prawej stronie nazywa się sari. Jak połączymy się, słuchajcie, za chwilę na Teamsie, ja wam pokażę moje ubranie, takie no, niezwykłe jak na polskie realia.
i Wam coś tam o nim opowiem. I wtedy zrobimy zadanie piąte i postaramy się opisać to moje ubranie, w którym ja będę właśnie występował. Tak więc możecie się zastanowić albo spróbować zgadnąć, co to takiego będzie. I do zobaczenia za chwilę. Bye bye.